Hej kochani, tu Ania z Jungle Boogie. Ja wiem, że teraz jest tydzień upałów i za oknem prawie 30 stopni, ale generalnie winter is coming. Idzie jesień, słuchajcie, i to już jest bardzo odczuwalne. Dzień robi się coraz krótszy. Ja już po moich roślinach to widzę, że one to też zauważyły. No i w dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć, jak przygotować Wasze rośliny do nadchodzącej jesieni i zimy. Jeżeli ktoś jeszcze myśli, że roślinami się przez cały rok zajmujemy w ten sam sposób, to niniejszym wyprowadzam go z błędu. Tak, wcale nie jest. Roślinami zajmujemy się inaczej. Wiosną i latem, inaczej jesienią i zimą. Wiosna i lato to dla roślin czas bardzo intensywnego wzrostu, rozwoju, wypuszczania nowych pędów, mocnych przyrostów, dlatego że jest wtedy jasno. To chodzi przede wszystkim o ilość godzin światła w ciągu dnia, więc wiosną i, jas i latem one mają dużo światła, właśnie intensywnie rosną, wszystkie procesy zachodzą w nich burzliwie. Z kolei jesienią i zimą sami to dobrze wiecie, że niestety o godzinie 16 17 robi się już ciemno. Jest bardzo mało też słonecznych dni. Generalnie nasz klimat jest taki, że jest wtedy szaro, buro, ponuro i ciemno. I rośliny też to odczuwają, i nie możemy ich przez cały rok traktować tak samo, bo one mają naprawdę bardzo różne warunki latem i wiosną i bardzo zupełnie inne jesienią i zimą. No i teraz, co zrobić teraz z roślinami, właśnie kiedy nadchodzi jesień? Przede wszystkim, jeżeli jeszcze potrzebujecie coś przesadzić, bo na przykład roślina. Się bardzo gęsto i bujnie rozrosła. Widzicie, że już korzenie wyłażą dołem, albo czujecie, że już jest tak napakowane, że no przydałaby się większa doniczka. No to to jest jeszcze moment, że możecie przesadzać. Więc przejrzyjcie swoje roślinki pod tym kątem, czy nie trzeba coś dziś jeszcze przesadzić. Generalnie z przesadzaniem jest tak, że jeżeli dzieje się coś niepokojącego, na przykład jakieś są szkodniki w ziemi, albo zdarzyło Wam się przelać, albo kupiliście roślinę i ona jest w podłożu produkcyjnym. No to wtedy przesadzacie cały rok. To nie czekacie na wiosnę i na lato, żeby ona już nie dożyła tego czasu, tylko nawet w grudniu po południu przesadzacie. Natomiast jeżeli macie taki okaz, że nic takiego niepokojącego się nie dzieje, to zdecydowanie lepiej przesadzać jest wiosną i latem. Więc jeżeli czujecie, że ten moment dla którejś rośliny się zbliża albo właśnie macie jakieś nowe nabytki, no to zróbcie to lepiej teraz. Teraz jest taki jeszcze końcówka tego momentu, gdzie jest najlepszy czas na przesadzanie. Więc już wiecie jedną rzecz. Druga rzecz. E, musicie troszeczkę zmienić ustawienie roślin względem światła. E, te rośliny, które latem dawały sobie radę w głębi pokoju, bo było więcej słońca i dłużej słońce po prostu świeciło, teraz wypadałoby przystawić troszeczkę bliżej w kierunku okna, w kierunku źródła światła, bo, tak jak Wam mówiłam, naprawdę niedługo będzie ciemno i ponuro. I to, co się miało świetnie w połowie pokoju, Latem no to zimą będzie cierpieć, liście będą drobne prawdopodobnie, blade, źle wybarwione, albo będą żółkły, a roślina będzie bardziej podatna na ataki szkodników. Więc co możemy, gdzie tylko jeszcze macie skrawek, miejsca, to wszystko w kierunku okna. Ale kolejna rzecz, odsuwamy rośliny bezpośrednio od szyby. Tak naprawdę latem też nie powinny dotykać szyby, bo latem szyba się bardzo nagrzewa i można łatwo palić liście, ale zimą rośliny też nie powinny dotykać szyby, bo zimą z kolei szyba jest zimna i w dodatku jest mokra, skrapla się na niej para wodna. I liście, które dotykają takiej zimnej, mokrej szyby, będą najprawdopodobniej zapadać na choroby grzybowe, dostawać brzydkich brązowych plam i nie będą po prostu w dobrej kondycji, będą wam też marzły. Więc taki paradoks, nie? że jednocześnie przysuwamy z głębi pokoju bliżej okien, ale uważamy, żeby nie dotykały szyby. Kolejna rzecz, którą już teraz możecie zrobić, to już delikatnie ograniczyć podlewanie i nawożenie. Im będziemy bardziej wchodzić w klimat przedświąteczny, tym to podlewanie i nawożenie powinno być mniejsze, lub powinniście wcale nie nawozić, zrobić po prostu przerwę. Teraz jeszcze nie ma takiej potrzeby, ale już można sobie te dawki, zarówno wody, jak i nawozu zmniejszać. Pamiętajcie, że im więcej światła, tym właśnie roślina mocniej rośnie, energiczniej zużywa też więcej wody i więcej nawozu, składników odżywczych. W tym okresie jesienno-zimowym rośliny przechodzą na taki tryb spoczynku, one trochę. Potraktujcie to, że one to są takie misie, które zapadają w sen zimowy. W związku z tym trzeba je mniej podlewać, rzadziej i rzadziej karmić, tak? I już możecie te daweczki powoli sobie ograniczać. Jeżeli będziecie zimą podlewali rośliny tak samo intensywnie i obficie jak latem, no to macie gwarantowane choroby grzybowe, bakteryjne, jakieś zgnilizny. Możecie po prostu doprowadzić do zgnicia bryły korzeniowej. Ponieważ ta jesień i zima to są trudne momenty w, w życiu rośliny, one zdecydowanie lepiej sobie radzą wiosną i latem w naszym klimacie, no to warto teraz też je starannie przejrzeć zrobić taki przegląd roślin. Upewnić się, czy nigdzie nie czają się szkodniki, gdzieś tam pod spodem, schowane, w ogonkach liściowych, czy nigdzie nie ma jakichś chorób, jakichś plam brzydkich liści. I jeżeli coś takiego znajdziecie, no to w przypadku szkodników trzeba dokładnie roślinę umyć, wyczyścić, potem można jeszcze zastosować roztwór olejku nim, a jeżeli znajdziecie jakieś takie dziwne plamy na liściach, to najlepiej. Wystarczy nawet te, te liście po prostu porażone, odciąć. Generalnie staracie się rośliny wyczyścić przed, yy, przed tym sezonem trudnym, właśnie z potencjalnych wszystkich patogenów. Czyli robicie przegląd i wszystko, co wam jest, nie, nie, jest podejrzane, nie podoba się, to odcinacie. Jak są jakieś szkodniki, no to staracie się je też usunąć, po to, żeby roślina, która przez zimę będzie osłabiona, nie musiała jeszcze dodatkowo z, zmagać się właśnie z różnymi infekcjami i szkodnikami. To jest też jeszcze moment na to, żeby roślinę przyciąć. Jeżeli gdzieś tam właśnie macie jakieś pnącze, które już Wam włazi tak jak Szymonowi wiecznie na głowę, jak chodzi, albo gdzieś tam Was zaczepia liściem, trącacie, to jest teraz jeszcze moment, żeby to wszystko przyciąć. Lepiej też tego nie robić zimą, zawsze lepiej zrobić to jeszcze, jeszcze w sezonie, że tak powiem. I kolejna sprawa w ogóle: dobrze jest rośliny wyczyścić przed zimą. One będą miały mniej światła, więc dobrze, żeby jeszcze nie zalepiała je dodatkowo warstwa kurzu, który po prostu będzie im dodatkowo jeszcze utrudniał wszystkie ich procesy życiowe. No, i jeszcze jedna ważna rzecz: jeżeli tylko macie tą taką możliwość i chęć na tyle, aż się zaangażować w sprawę. To dobrze byłoby teraz już pomyśleć o nawilżaczu powietrza, dlatego że no zimą nie dość, że jest ciemno i mało tego światła. To jeszcze w naszych mieszkaniach za sprawą ogrzewania, kaloryferów jest sucho. Jest bardziej sucho zazwyczaj niż, niż latem i wiosną no bo właśnie kaloryfery grzeją na potęgę i osuszają powietrze, więc dobrze byłoby albo rośliny postawić w dużej grupie, w dużym skupisku, albo pomyśleć nad zakupem nawilżacza powietrza, ewentualnie można też wieszać sobie takie pojemniki z wodą na kaloryferach, czy zawsze gdzieś tam suszyć pranie w pobliżu roślin. Dobrze byłoby już o tym pomyśleć, co zrobimy, żeby te rośliny miały trochę większą wilgotność zimą, kiedy jest im najtrudniej, najbardziej sucho i gorąco, a jednocześnie najcieśniejsze. Ciemniej. To jest dla roślin fatalne połączenie. Ciemno, mało światła i suche, gorące powietrze od kaloryferów. Także tu dobrze byłoby ten temat przemyśleć. Możecie też się już zastanowić. Czy nie chcecie w tym sezonie zainwestować w lampy doświetlające do roślin? I jeśli macie taką chęć, no to też jest już moment, żeby się nad tym zastanowić, rozejrzeć się, bo oferta na rynku jest dosyć duża. Doświetlenie roślin wcale nie jest takie trudne, to nie wymaga jakiegoś wielkiego, specjalistycznego sprzętu, bardzo mocno zainstalowanego, z kuciem w ścianie. Tak naprawdę wystarczy taka lampka jakaś zwykła, biurowa, biurkowa, tylko ważna jest żarówka, tak? Ona powinna mieć w przypadku białego światła przynajmniej 1000 lumenów jasność i około 6,5 tysiąca kalwinów barwę i spokojnie możecie taką lampką doświetlać sobie rośliny jeżeli tylko chcecie, no to zawsze warto, na pewno to będzie z korzyścią no, i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jeżeli macie rośliny w tej chwili postawione na kaloryferze, czy gdzieś tam w pobliżu kaloryferów, no to też trzeba je już odsunąć, bo lada moment, zacznie się sezon grzewczy, a żadna roślina nie lubi sąsiedztwa kaloryferów. Na to też zwróćcie uwagę. Czyli podsumowując, Przysuwamy bliżej źródła światła, ograniczamy podlewanie i nawożenie, porządnie czyścimy rośliny, robimy przegląd pod kątem szkodników, chorób, myślimy już o nawilżaczu, tak? O tym, jak tym roślinom troszeczkę tą wilgotność podnieść, ewentualnie o doświetlaniu. I ostatnia rzecz, którą musicie zrobić przed jesienią i przed zimą, wcale nie mniej ważna, musicie się trochę uspokoić, bo. Teraz rośliny były w takim stanie po prostu zdrowia witalnego. One tylko liść za liściem, piękne, błyszczące, zieloniutkie, a w tej chwili one naprawdę wejdą w taki gorszy stan, taki stan trochę spoczynku. One trochę też mogą cierpieć, może być im za ciemno i słuchajcie, będą zdarzały się e, brązowe liście. Brązowe, żółte, to będzie się zdarzać, i jeżeli to będą e, starsze liście. I jeżeli one będą pojedyncze, jednego tygodnia jeden, drugiego drugi, potem jeszcze jeden, to musicie się uspokoić i nie panikować. To nie znaczy, że wasza roślina jest chora, że coś jej jest, że zaatakowały szkodniki, że przelana, przesuszona, bo to bardzo łatwo się nakręcić i potem wasza roślina po prostu tak brązowieją jej najstarsze liście jesienią, co jest absolutnie normalne. Popatrzcie, co się dzieje już z drzewami za oknem. A wy już w tym czasie zdążycie wykonać trzy opryski na grzyba, dwa na szkodniki, stwierdzicie, że jest przesuszona, więc ją zalejecie i po prostu sami sobie tą roślinę zamienicie w truposza, tak? Sami ją urządzicie na, na cacy, a tymczasem z nią się absolutnie nic nie działo. Naprawdę uwierzcie mi, jesienią i zimą ja przy każdym podlewaniu zbieram bukiet z suchych liści i to jest absolutnie normalne. Niepokojące jest wtedy, kiedy, kiedy coś dzieje się z młodymi liśćmi. kiedy to najmłodsze liście robią się brązowe, żółte, jakieś z plamami to faktycznie znaczy, że coś się dzieje z rośliną. Albo jeżeli te liście nagle lecą na potęgę, że widzicie, że jest 6-10 raz. Prawdopodobnie może to oznaczać, że po prostu na przykład przelaliście roślinę. Może być kilka powodów, ale jeżeli ten wysyp żółtych liści jest taki bardzo gwałtowny, nagły albo dotyka młodych przyrostów, wtedy trzeba się zastanowić, co się dzieje. Jeżeli znajdujecie przy podlewaniu pojedynczy brązowy liść czy żółty i to jest stary liść, to absolutnie się to nie martwcie. Stoicki spokój, wdech, wydech, żadnych oprysków, żadnej histerii. Tylko po prostu obrywacie listka do kosza i idziecie dalej. I to też lepiej jest te liście zostawić, żeby one były takie już trochę podsuszone, żeby po prostu same tylko takim jednym, wiecie, kobiecym, delikatnym ruchem paluszków dało się je usunąć, niż tam je rwać, ciąć, szarpać, bo wtedy zawsze zostawiacie ranę, przez którą mogą wniknąć patogeny. Tak, Niech to sobie samo przyschnie i wtedy tylko tak tyk, 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 obieracie lekko i się nie przejmujecie, bo naprawdę uwierzcie mi, że to jest normalne. No i to chyba tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że filmik Wam pomógł. Dajcie znać w komentarzach, co Wy jeszcze robicie z nadejściem jesieni, jak, jak się przygotowujecie do tego trudnego dla roślinomaniaków i dla roślin przede wszystkim czasu. No a my widzimy się następnym razem. Do zobaczyska, cześć.